Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam odbiornik Unitra Eltra Koliber Mod 59.1. Jest to kolejny odbiornik mojej kolekcji, jeszcze nie zweryfikowany, czy działa, czy nie. Tak więc w dzisiejszym odcinku postaramy się uruchomić to radyjko. Jak przystało na Kolibra, prosta, zwarta obudowa, zasilany bateryjnie bądź specjalnymi guzikowymi akumulatorkami. Radio zachowane w bardzo dobrym stanie. Nie ma żadnych ubytków obudowy. Kratka odbiornika, jak widzicie, cała. Napis kompletny. Tarcza w idealnym stanie. Działająca. U góry odbiornika przełącznik zakresu średnie długie oraz potencjometr głośności zintegrowany z włącznikiem radyjka. Z boku mamy, z jednej i z drugiej strony mamy dostępne mocowanie do paska, gdy można było odbiornik nosić na pasku bądź na takim rzemyku w dłoni. Z drugiej strony otwór, przez który można było ładować akumulatorki, jeżeli był wyposażony w specjalny koszyk, który były zamontowane akumulatory. Tutaj można było wpiąć wtyczkę. Podobna wtyczka z przetwornicą jest przedstawiona na kanale. Film z linkiem gdzieś tu u góry się Wam wyświetli, możecie sobie zobaczyć. Tak więc zajrzyjmy do odbiornika. Odbiornik skręcany na jedną śrubeczkę. Jak widzicie, bardzo łatwo idzie to odkręcić. Nawet jak jesteście na wyjeździe, przykładowo na rybach, i chcielibyście posłuchać program pierwszego radia nadawany na falach długich i by wyczerpały się Wam baterie, śrubkę można spokojnie palcami odkręcić. Jest to taka specyficzna śrubeczka z boku z takim wyrzubionymi rąbkami, więc idealnie się wykręca. Radio skręcone oczywiście jest tylko na jedną taką śrubeczkę i posiada wokół obudowy takie plastikowe zaczepy, które czynią tą obudowę. Zaś z jednej strony jest taki otworek, który wystarczy delikatnie wsunąć paznokieć i się obudowa nam otwiera. Proszę, wsunąłem palec, paznokieć odhaczył obudowę i się nam obudowa otwiera. Tak jak wspomniałem, obudowa zachowana w stanie bardzo dobrym. Nic nie jest połamane, popękane. Brud kilkudziesięcioletni. Tak prezentuje się nam odbiornik wewnątrz. Oryginalnie widzimy, że jeszcze są zalakowane filtry. Radyjko pochodzi z roku 62 roku. Jest to model Mod 59.1. Tutaj na dole widzicie, proszę. Płytka zachowana w idealnym stanie. Widać, że w tym odbiorniku nigdy nie wyciekły baterie bądź akumulatorki. Niestety nie mam oryginalnego koszyka tu w tym egzemplarzu. Płytka jest idealnie czysta. Nie ma nigdzie korozji. Nic nie jest nadtrawione. Na kondensatorze strojniczym jeszcze oryginalne zalakowania. Mocowanie baterii. Tak się prezentuje nam płytka odbiornika. Logo Torala. Tutaj mamy miejsce na koszyk na 4 paluszki bądź koszyk, w którym montowało się specjalne akumulatorki, które można było ładować. Ok, teraz poza kadrem podłączę radyjko do zasilacza, który już mieliście okazję parę razy zobaczyć na kanale, i spróbujemy uruchomić to radio. Zobaczymy, czy głośniczek nam zaszumi, czy radio jakoś działa, czy nie ma jakiegoś defektu. Bo tak, przyznam się szczerze, nie mam pojęcia, czy to radio jest sprawne, czy nie. Zostało przeze mnie wylicytowane i od tamtego czasu nie było
podjęta żadna próba odpalenia tego radyjka. Tak więc poza kadrem podpinam kabelki do koszyczka i za chwilkę do Was wracam. Jak widzicie, kabelki zasilacza zostały podłączone pod koszyczek. Na zasilaczu ustawiono 6 V. Tak więc przystępujemy do włączenia odbiornika tym tutaj potencjometrem. Cisza. Widzimy, że radyjko pobiera 22 mA prądu. Niestety cisza. Niestety ten koliberek nam nie zagra. Prawdopodobnie przyczyną problemu są stare elektrolity. Tutaj widzimy jeden stary kondensatorek. Tutaj dwa kolejne. Prawdopodobnie owe kondensatory straciły swoją pojemność i niestety radio nie działa. Niestety reaguje tylko na włączenie, pobiera tylko 22 mA prądu, 21, 22. Tak więc jakieś oznaki życia są, lecz niestety radyjko na chwilę obecną jest martwe. Czyli próba odpalenia radyjka nie udała się. Będziemy musieli to radyjko wziąć na serwis, wymienić wszystkie kondensatorki elektrolityczne, które znajdują się tutaj w tym radyjku. Z tego co pamiętam, jest tu ich bodajże 5 sztuk. Nie są to duże pojemności, są w granicach 10 mikrofaradów i 4,4 mikrofarada. Tak więc bez problemu możemy to wymienić i wtedy spróbujemy to radyjko uruchomić. Tak więc dziękuję za uwagę. Zapraszam do obserwowania kanału. Niebawem pojawi się serwis tego radyjka. Będziemy w nim oczywiście, widzieliście, wymieniać kondensatorki. Spróbujemy uruchomić to radyjko, bo naprawdę jest zachowane w bardzo dobrym stanie. Nic nie jest popękane. Obudowa radia jest cała, kompletna. Nic nie jest wyłamane. Oczywiście radyjko, jak widzicie, jest koloru różowego. Możliwe, że to damski kolor tutaj. Jakaś pani nosiła to radio. Ale naprawdę bardzo ładnie się to radyjko prezentuje wśród innych kolibrów, które posiadam w kolekcji. Tak więc zapraszam jeszcze raz do obserwowania kanału, subskrypcji. Niebawem ten egzemplarz pojawi się na warsztacie i będziemy go reanimować. Tak więc dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia w następnych odcinkach.